Bawimy się. Dalej. Dobra. Czarnym grał subskrybent, co jest spoko. Wymienny Francuz. Nudy. Wiemy, że biały mi grał jakiś 85-letni zawodnik prawdopodobnie. Więc tutaj czarne grały jak najbardziej sensownie. Gdyby grający czarnymi miał wykupiony mój kurs, to wiedziałby, że tutaj też można zagrać hetman D7 i iść w długą roszadę, jeżeli ktoś chce grać ciekawsze rzeczy. Ale okej, okay, to też jest spoko. Tu. Okej. Okay. No to jest nudna pozycja. Natomiast goniec E7? W miarę ciekawy ruch. Okej. Okay. No czarny gra na razie git. Zbicie tutaj, oho. I u czarnego, o! Okej. Oj, to tutaj, nie. To co czarny tutaj źle zrobił, to, że na siłę chciał jakoś poddymiać. Tutaj już i tak ma pionka więcej, więc mógł na przykład zbić. I jak na przykład oponent odbije, to bijemy tutaj, zdobywamy to i jesteśmy gitami. Albo jakieś nawet goniec E5 potem, nie? W sensie nawet tutaj goniec E5. No ale dobra, tutaj za bardzo poddymione. I nagle się okazuje, że to czarne muszą się trochę bronić, bo mają figurę mniej. Okok. Dobra. Czuję, że tutaj czarny to wygra. Pomimo tego, że w tym momencie na przykład był mat w trzech ruchach tutaj. Wieża D8, nie? Czarny to wygra, zobaczycie. Król idzie do przodu. I mat będzie. Król odejdzie na H4. Odejdzie gdzieś tu. Tu. I przeciwnik dostanie mata. No nie wiem. Co byście powiedzieli? Znaczy tak, to prawdopodobnie był blitz, nie? Także to też nie jest bardzo wiarygodne. No ale biorąc pod uwagę, co tu się działo, no to ja daję znowu 1000. Czy to znowu będzie moja partia? Nie sądzę. Ale 1000. Okej, 1227. Niech będzie. Dobra. Więc E4, E6. Francuz. Więc tutaj pewnie, no, okej, okay. Tak, C5 silne. No oponent ma ciulowe pionki tutaj i będzie się dusił. To jest pozycja taka typowa, gdzie biały się będzie dusił. No hetman A5 to trochę szach z dupy, tak szczerze. No ale no niech będzie. No nie, no nie wolno tak grać w szachy, tak jak ten chłop białymi. Czarne zagrały tutaj spoko. Może nie jestem fanem tego hetmana tutaj, ale wszystkie inne ruchy są koks. G5 jest słabe, bo skoczek H5. Ojejku, i przeciwnik myślał, że robi kombosa. Tu się okazuje, że po tym można po prostu zbić tu. Skoczek C4. Co tu się dzieje? Miniaturka. No nie, no to czarny zaorał. Nie wiem. Grał czarnymi, grał Jasku? Nie, myślę, że ja bym tak nie zagrał. Ja bym nie zagrał hetmana A5, myślę. Kurde, czekajcie, duszno jest. No bo to, co ja bym zrobił, znaczy to, co ja bym tu powiedział, to znowu rozdzieliłbym, że czarnymi grał ktoś lepszy, a białymi trochę gorszy. 1500? No, myślę, znaczy białymi grał ktoś słaby, imo. Więc według mnie to będzie takie 1400, ale bardziej ze względu na to, że białymi grał ktoś słabiej. O, także no nie wiem, no według mnie dużo lepsza partia niż 1000, w mojej opinii. Zdecydowanie czarny grał lepiej, niż by jego ranking wskazywał. No okej, okay, dobra, lecimy dalej. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, partia hiszpańska i to w ogóle wariant ze skoczkiem na E7, który często grywał Richie Rapport. D6, no i to jest bicie głupie. Dlaczego, drodzy widzowie, jak sądzicie, dlaczego bicie na C6 jest tutaj słabe? Jakbyście tak mieli odpowiedzieć mądrą odpowiedzią, bo to ma jeden bardzo duży minus, znaczny. Poza tym, że ja tak mówię, to prawda. No właśnie, bo cała idea zagrania skoczek E7 jest taka, że biały nie powinny bić, no bo po co, nie? Więc tu po prostu oddałeś swojego silnego gońca w zamian za to, żeby te skoczki, no żeby poprawić skoczka. Skoczek na D5 też jest słabym ruchem, no bo masz do wyprowadzenia parę figur jeszcze. Okay. No okej. A5 łapie tego skoczka. No ale dobra, no. Tu. Zrobiłbym roszadę, bo jak białe zrobią roszadę, to czarne nie będą mogły zrobić roszady. Przejdźcie. Także jak tylko możecie zrobić roszadę i nie pozwolić przeciwnikowi, to robicie. Tu. Hetman G4, okej, białe próbują coś tam atakować. Poszli w długą roszadę. Król B1. Można bić na C6.
Hops i Hops. O! Okej, Wow! Nie, Znowu mat skoczkiem, ale to dobra gierka od strony białego, aczkolwiek mam wrażenie, że debiuty trochę kulały. Wow. 2-7, nie, znaczy, no nie mogę powiedzieć, że biały grał jakoś bardzo dobrze, ale też nie mogę powiedzieć, że biały grał źle, tak bym to powiedział. Bo część ruchów była okej, a część ruchów była trochę taka abstrakcyjna, nie? No ta wymiana, zagranie skoczek D5. Dobra, ja powiem, że to jest ranking 1150. I to tak, no nie wiem, to może być wszystko, tak szczerze. Okej, 968, bombek. Dobra, Polak gra z Amerykaninem bez suba. I D6. D6 jest słabe. Tu. Okej. Dlatego musicie znać stare partie. Jeżeli ktoś z was grający białymi znałby partię pomiędzy Polem Morfim tymi dwoma hrabiami, najbardziej chyba znana partia w historii szachów, no to by wiedział, że tutaj goniec C4, grozimy matem, jeśli nastąpi skoczek F6, gramy hetman B3, grozimy biciem i matem, i tam hetman E7 nastąpiło, skoczek C3, C6, goniec G5, B5, tutaj, bicie, tutaj, i tutaj. I wiadomo, że no nie musicie pamiętać całej tej partii, ale wiedząc to, po prostu zapamiętacie sobie motyw, że można tutaj atakować na F7 i dużo łatwiej wam się gra. Tutaj po biciu można było zagrać bicie na B7, tylko chodzi o to, że po hetman B4 wymienią się hetmany i macie tylko pionka mniej. A tak, no to zagrałeś skoczek C3 i nagle oponent cię może atakować. Więc goniec C4 na szewczyka, oponent to zbił, hetman F6, odchodzisz sobie hetmanem, spoko. C6, goniec na A3, goniec... Jak jesteście w stanie wejść gońcem na A3 i kontrolować całą tę przekątną, a przeciwnik nie ma czarnopolowego gońca, to już stoicie na granicy wygranej. Skoczek H6, długa roszada, git. Zaraz jakieś maty będą groziły. Okej. Okay. Bierze F1. Bierze D2 można było, no ale okej. Okay. Oj, to tutaj bardzo groźnie to wygląda. Goni... Tak, i teraz hetman C4. Albo król B... O, to też dobre. Tu. Goni C5. Okej. Okay. Bicie. Tu. No niech będzie, okej. Okay. No i tu białe pewnie zna spokojnie. Grozi mat w jeden. Nie dał mata w jednym. Dałeś mata w dwóch ruchach. Okej, okay. I co byście powiedzieli? Nie jest znana partia Paula Morphiego, więc nie może to być jakiś taki bardzo wysoki poziom, bo ta partia jest giga znana. Paweł Morphy, no. 1100, 1200. Kurde, ja bym dał niżej. Nie chcę, żeby widz się obraził, ale wydaje mi się, że to nie była jakaś taka bardzo clean giereszka. Ja bym dał 997. Daję 997. Ups. Ojoj. Ba, ten debiut mi się nie podobał. Dlatego ci zaniżyłem. Super Uber Sub Jaskola. Jezus, C4. Partia angielska, czyli subskrybent ma dużo lat. Okej. Okay. No co ja tu mogę powiedzieć? Partia angielska, enjoyer, i tutaj jest... Białe zaczynają i wygrywają, drodzy widzowie. Jak sądzicie, jaki ruch tutaj trzeba wykonać? A no właśnie, są dwie możliwości. Jedna to jest goniec H7, a druga to jest hetman H5. Jedna z nich jest dobra, druga z nich jest taka sobie. I która jest lepsza i dlaczego, jak sądzicie, widzowie? A no właśnie. Jak zagracie tu, to oczywiście fajnie. Zdobyłem pionka. Fajnie. Ale dużo lepiej jest zagrać tu, no bo zdobywacie od razu hetmana. Znaczy gońca, nie? Natomiast w partii nastąpiło goniec H7. Tutaj. Odbicie. Okej? Okay? I teraz ja bym wprowadził wież... O, na mata. Okej? Okay? I czarny się poddał w tym momencie. Co po F5 tam było? W tym momencie po F5. Zastanówmy się. A, ja widzę co po F5. Patrzcie. Po F5 gracie tutaj wieża D1. I jeżeli hetman gdzieś odejdzie, to możecie dać szacha i tutaj. Okej, okay, czyli to było trochę bardziej skomplikowane, faktycznie. Trzeba było wieża D1 znaleźć.
Bo jak sobie odejdziemy, no to wiecie, tutaj. Według mnie, jaki byście ranking podali? Bo według mnie to jest Żaba Racer, tylko nie wiem jaki ma ranking. On ma chyba około 1300. Chyba około 1300 powiedziałbym, więc dam 1300. A jak to nie jest Żaba Racer, to się zdziwię. A no właśnie. Więc wiedziałem kto to jest, on zawsze gra tę obrzydliwą partię angielską, on zawsze ustawia się w ten sam sposób. No i cóż. 1238. No dobra. Chyba nie sub, ale dwóch Polaków grało. I to jest w ogóle partia in real life z życia. Także ranking FIDE musimy podać. Tu, goniec B4, okej. Potężne warianty. To jest cały czas wariant, więc nie wiem co mogę tutaj powiedzieć. Goniec D7, okej. Ja akurat gram tutaj D4 od razu. Tu. Okej, okay. Skoczek E5. Aha, i goniec C6 tutaj. No to dobra, no to czarny tutaj taktyki widzi. To jest partia z high levelu według mnie. No i tutaj na chillku czarne sobie wygrają. Gdyby nie to, że zawodnicy tutaj grają do końca wręcz, to bym nawet zaryzykował, że tutaj goście mogą mieć, wiecie, że to może być partia jakiegoś Kasparowa czy kogoś. Ale, no nie wiem. Tu strzelam, że naprawdę powiedziałbym, że to ja grałem, tylko ja tutaj w tym momencie gram wariant z wariantem na D4, nie? Że tutaj się święci pionka i poddymiacie dalej. Więc dobra. No nie, no dobra, tak z 2200 powiem. Ja bym podobnie pewnie zagrał. 1759. No to po prostu dobra partia. Także GGTES, bo ograłeś Zbigniewa 1828. No wiecie, dlatego dobrze jest dać warianty debiutowe, bo wtedy wiecie na czym się skupiać i te gierki po prostu są dobre, nie? Okej, okay, go next. Subik grał czarnymi i E3 nastąpiło. Może to był ten. No nie wiem, trochę dziwne. No białymi gra zawodnik typu słaby. Zobaczcie w ogóle jaka teraz seria ruchów nastąpiła od tego momentu. Oponent wyprowadził dwie figury i nagle pionek, 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 pionek. Tu w ogóle goniec H4 było. Pionek, 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 pionek. No i tu oczywiście czarne mają totalnie wygraną pozycję. To znaczy wszystkie figury są wyprowadzone i król zabezpieczony. Więc skoczek G3. Okej. O Jezus. Nie wiem, jeszcze pion. Okej. Koks. Tego szacha raczej nie znajdzie. No. Potężne figury w rogu. To tu jakiś mat musi być. Bierze D3. No nie, no to ten szach taki średni. Ogólnie w tej pozycji jest mat w dwóch ruchach. I jak sądzicie, jaki ruch prowadzi do mata w dwóch ruchach? No właśnie wieża na G6 nie. Ale jak zagracie król F8, to wtedy wieża G6 jest matem. Więc było, ale zostało przeoczone, no też trudno ganić. Mat. Dobra, no ale partia typu dużo się działo. To jest ranking z Chess.comu, więc no nie wiem, ja bym powiedział, że właśnie jakieś, nie wiem, 600? 650 tam. Krzychu 16, naczelny memiarz. Z Julią grał. 500 jednak. O kurde.